O Konstancinie dowiedziałam się od koleżanki, która tutaj już była na rekolekcjach. O tych rekolekcjach z postem Daniela to już słyszałam też wcześniej w innych ośrodkach, ale teraz to jest zasługa właśnie mojej, tej koleżanki i koleżanek, które zostały w pracy. Więc dzięki nim tu jestem, z czego bardzo się cieszę. Zarówno i właśnie pod względem duchowym, i pod względem tego postu, pod względem tych wszystkich dań, które nam tu nasza kochana pani przygotowuje. Wszystkie pyszne sałatki. Ja bardzo dobrze się czuję, muszę powiedzieć, że nie jestem głodna, jakby się wydawało, że można być głodnym na surówkach, więc ciągle jest się nasyconym, pełnym. Bardzo się cieszyłam, że mogę tu przyjechać w okresie Wielkiego Postu. Właśnie teraz, kiedy myślę, każdy odczuwa potrzebę wyciszenia, skupienia się na Panu Bogu bardziej. Nie ukrywam, że chciałam też odkryć zalety postu. O rekolekcjach dowiedziałam się podczas innych rekolekcji, które miałam okazję tu przeżywać. Były to rekolekcje dla małżeństw. Namówiłam właśnie, żebyśmy przyjechały razem. Za co bardzo dziękuję. Zawsze to raźnie. Dawać sobie radę we dwie. Bardzo się cieszę z tych odkryć, które dane mi już było zdobyć. Cudowne jest to, że przestałam odczuwać głód. Zupełnie przestałam odczuwać głód. Owoce i warzywa są przecudownym odkryciem. Mówiłam już, że mamy wspaniałą nauczycielkę. Nauczycielkę i odkrywczynię nowych smaków. Wspaniałe doświadczenie. Zachęcać będę wielu przyjaciół do tego, by tu przyjeżdżali ponownie. Przekonałem się także do tego, że tu będąc, będę miał także sposobność duchową skorzystania z różnych form. Nie znałem tego dokładnie, nie znałem programu tak dokładnie jak w tej chwili. Nie wiedziałem, jak dobrzy, że tak powiem, fachowcy tutaj przebywają, jeśli chodzi o strefę duchową, ale spodziewałem się, że będzie na dobrym poziomie. No i nie rozczarowałem się, jestem zachwycony. Dieta z początku, która wydawała mi się nie do zniesienia bez jakiegoś schaboszczaka czy jakiegokolwiek mięsa, okazało się, że zupełnie nie jest taka zła. Pierwsze trzy dni byłem trochę zaniepokojony, bo te objawy, które miały się pojawić, były jeszcze jakoś tak tym, no ale dużo daje także tak zwana pokora duchowa, dużo daje msza wieczorna, która tak powoduje, że się człowiek z dnia na dzień raz, że wyczekuje, ale przy okazji się wycisza. Więc po tym czterech dniach jestem bardzo zadowolony. Uważam, że namówię teraz już zdecydowanie innych znajomych, a szczególnie żonę. Nie wiem, czy się zgodzi, na razie to cały czas mi mówi, jak schudniesz, to przyjadę. No może będzie taka szansa. I wtedy dopiero na pewno będzie większa chęć tutaj do przyjechania. Może nawet powtórzę, nie wiem jak wytrwam. Dobrze się stało, że mamy jeszcze kilka tygodni do świąt, więc postaram się zrobić to maksymalnie długo, żeby do świąt jeszcze utrzymać się na tej diecie. Jestem też osobą, która zaczyna żyć od kawy. I tak zawsze było. Więc nie wyobrażałam sobie, jak można żyć bez kawy. A wiedziałam, że tej kawy nie będzie. No więc to takie podejście było bardzo sceptyczne. No i przyjechałyśmy z koleżanką. Najpierw bardzo martwiłyśmy się, ponieważ jesteśmy już w takim troszkę starszym wieku, jakie będą te nasze koleżanki, bo pokój czteroosobowy. No ale jak poznałyśmy nasze koleżanki, to się okazało, że są wspaniałe i już nas to podbudowało. No, młodsze i takie już będące w różnych takich sytuacjach i jedna to korzystała z postu Daniela, więc zaczęły nas jak gdyby pozytywnie ładować. No i kiedy przeżyłam pierwszy dzień, no nie powiem, że niektóre dania no nie odpowiadały mi, prawda, bo a to za mało soli, zresztą w ogóle raczej soli nie ma. No i tak ten pierwszy dzień przeżyłam, ale taka jeszcze pozytywnie nakręcona, że tak powiem. No i drugi dzień wcale nie czuję głodu.
No i to mnie bardzo zainteresowało, że ja głodu nie czuję. W domu to tak, ciasteczka, ja w ogóle jestem łasuchem. I moje dzieci, moje wnuki, my lubimy dobre ciasta, dobre lody i tak się tam tym delektujemy. A tu nagle ja tak o jedzeniu nie myślę. W ogóle zapomniałam, że ja kawę, bez kawy to mi się wydawało, że w ogóle życia nie ma bez kawy. Drugi dzień, modlitwa, rozważania, msza, apel jasnogórski i wszystko to tak idzie w takim spokojnym rytmie. Mało tego, nie wiem w ogóle, co się w świecie dzieje. Nie oglądamy telewizji, nie czytamy prasy, jak to tak codziennie, żeby nie przejrzeć wiadomości. Tam komisje śledcze jakieś są przecież. I w ogóle to się stało takim, właściwie dla mnie osobiście, bo ja jestem bardzo, tryb życia mam bardzo taki energiczny i taki tryb życia bardzo wyczerpujący, stres, dużo stresów. A tutaj jest taki spokój, cisza i okazuje się, że ja jestem dzisiaj już, mamy połowinki, nie czuję w ogóle głodu, mam bardzo dobrą kondycję fizyczną, dużo spacerujemy. A o duchowych przeżyciach, no to no nie spodziewałam się, że mogę takie tyle rzeczy ciekawych przeżyć. Rekolekcje z postem Daniela dobiegają końca. 10 dni upłynęły bardzo szybko. Chciałbym na koniec tych rekolekcji wyrazić ogromną radość z tego, że Państwo mogliście u nas gościć, że mogliśmy razem spotykać się, razem modlić się, mogliśmy razem przeżywać ten czas postu i diety. Mogliśmy razem ubogacać się. Pozostajecie Państwo dalej w tym domu, ponieważ chcemy ogarniać was naszą modlitwą. Chcemy tworzyć duchową więź. Z tego też powodu w naszym domu stworzyliśmy taką grupę przyjaciół. Przyjaciół Centrum Animacji Misyjnej Domu Konferencyjno-Rekolekcyjnego. W każdy czwartek będziemy się za Państwa modlić, będziemy odprawiać mszę świętą w Waszych intencjach. Zachęcamy do łączności, duchowej łączności, ale także przesyłania przez stronę internetową czy w inny sposób intencji, w których moglibyśmy polecać Państwa w naszych modlitwach Panu Bogu. Zapraszam do udziału w kolejnych turnusach rekolekcji z postem Daniela, a może i w innych wydarzeniach w mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne, czy też innych rekolekcjach i propozycjach, które oferuje nasz dom. Szczęść Boże!